Tu właśnie było to kino, o którym wy słyszałyście i o które mnie też teraz pytacie. Tu było główne wejście do pięknego, drewnianego, dużego budynku dwukondygnacyjnego. Po tej stronie, po prawej stronie była gmina. Czyli urząd gminy. Tak, tu. Urząd gminy. A tutaj, gdzie widać, są nawet story założone. To, czy ekran tam, nie wiem jak to. To właśnie po tym kinie. Tam właziło, tak wchodziło, nie właziło. Wchodziło ze 150 ludzi. Siedzących może 100 było. Były to krzesła takie drewniane, także tylko takie otwierały się, zamykały jak się wstało. Była scena wysoka, za sceną były takie małe okienka, które chyba te kamery podawały ten film, a przed nami był taki duży ekran, no zrobiony symbolicznie, oni to przywozili, rozkładali. No i w ten sposób, żeśmy oglądali ten film, na jakiśmy poszli. Ten plakat pochodzi z 1966 roku. Jest tutaj napisane, że w dniu 6 sierpnia 1966 roku będzie w Żegotce wyświetlany film pod tytułem Czarny Monokl produkcji francuskiej, nadprogram Polska Kronika Filmowa, początek seansu o godzinie 19, cena biletów 4 zł, film dozwolony od lat 16. Tu w Żegocinie było kiedyś kino o nazwie Żegotka. Ja tak jego bardzo nie pamiętam, bo wtedy byłem młodym człowiekiem, bardzo młodym człowiekiem, ale z opowiadań i z udziałów kiedyś w tym kinie na projekcji filmu. Kiedy byłam w okresie takim młodzieńczym, to z koleżanką cyklicznie chodziłyśmy do kina i to dla nas było wielką rozrywką i ogromnym przeżyciem. Były takie filmy, które bardzo głęboko zapadły mi do serca i ja przez pewien okres czasu jeszcze żyłam treścią tych filmów, obrazami i to naprawdę było fajne. Do kina jak obeszli ludzie, to byli ludzie tacy troszkę rozmarzeni, fajni, byli bardziej łagodni, spokojni. Nie pamiętam dawnego kina, ale na pewno było bardzo dobrze zorganizowane i to nowe kino też będzie takie super jak tamto. Kino myślę, że naprawdę było takie bardzo fajnie, ludzie pośmiali się, naprawdę nieraz to człowiek nawet nie wiedział, z czego ci ludzie śmieją, bo ja to oglądałem setki razy, a ludzie coś nowego oglądali, to się wydało, ojej, takie coś. Lata 60. również zachowała taka rzecz, że przecież nie było telewizorów. A tu właśnie, jak byłem taki w waszym wieku, przychodziliśmy do kina na filmy. Cieszyło się dużym powodzeniem, bo wtedy nie było telewizji, nie było tylu mediów co teraz. I seans filmowy w Żegocinie był wydarzeniem. Raz zajechałem, było Winnetu chyba, albo Krzyżacy, albo Winnetu, już nie pamiętam. Troszkę się spóźniłem, tam zachodzę. Ja nie mogę aparatu postawić. Tyle ludzi. Dlaczego kino nie istnieje? Coraz więcej telewizorów było i po prostu ludzie już byli wygodniejsi i siedzieli w domu, oglądając sobie filmy. A jednak to kino to jest całkiem co innego, bo się schodzi grono ludzi, rozmawiają, siedzą razem, wychodzą, dyskutują. To jest coś takiego, co innego niż telewizja w domu. Moje zdanie takie jest, nie wiem jak jest. Chcielibyśmy też, żeby dużo osób uczęszczało do kina, żeby była duża frekwencja i żeby każdemu się podobało. Na pewno będę wolałabym pójść, oglądnąć, a nie w telewizji. Pokażę wam, gdzie teraz będzie kino, o które tutaj planujemy, o którym myślimy. WeBrave to jest taki projekt i naszym takim planem było to, aby współpracowaliśmy razem i na ostatnich naszych warsztatach każdy na małych karteczkach pisał swoje marzenia i prawie połowa grupy napisała, aby u nas w Żegocinie powstało kino. I każdy się cieszył bardzo z tego powodu, ponieważ byłoby w takie miejsce u nas w Żegocinie, gdzie mógłby się każdy spotkać i wspólnie razem porozmawiać i spędzić czas miło. W liście do wójta zawarte są informacje na temat naszych wyjazdów do Janowic.
czego tam się nauczyliśmy. List pisałam z Anią, z Kamilą, z Pawłem, z Karolem. No każdy coś prawie pomagał. Prawie. Pisaliśmy to na lekcji języka polskiego przy pani Żukowskiej. No każdy myślał, tak żeby było fajnie w tym liście, nie? Żeby to był list od nas, nie taki sztywny. Nasza petycja. Zwalista, nie petycja. Patrzę się. Ludzie w Żegocinie nie chcą mieć kino, bo kiedy zbierałem petycję, to mówili, że to byłby bardzo dobry pomysł i chcieliby tam przychodzić. Tak, zbierałam podpisy. Chodziłam z Karolem i z Jolą. Chodziliśmy od domu do domu. No i w każdym domu staraliśmy się jak najwięcej powiedzieć na temat projektu. No każdy prawie był zadowolony z tego pomysłu. Popierają nas. No i oddawali swoje podpisy. Byli bardzo zadowoleni i myślą, że powstanie chcą nas tym dopingować i będą na pewno uczęszczać do tego kina. Wszyscy podpisywali i wszyscy się zgadzali na ten pomysł. Zbierałam podpisy. Chodziłam z Listą razem z Justyną i z Moniką i zbierałyśmy podpisy tutaj w sąsiedztwie i zbierałyśmy podpisy i ludzie ogółem byli zadowoleni z tego pomysłu. No i to będziemy krzyczeć, jak będziemy iść, to minę. Chcemy jak dawniej, by oglądało się fajnie. Kino w Żegocinie i czas miło płynie.
Razem współpracujemy i kino wybudujemy! Razem współpracujemy i kino wybudujemy! Kino przywracamy! No to słucham was, przyjaciele młodzi. Jakieś... No mówimy, no spokojnie. No. Jesteśmy. No proszę przekazać petycję, co się stało. Co to jest? Którzy bardzo chętnie byli też na tak, żeby u nas w Żegocinie powstało kino i chodziliśmy od domu do domów i podpisywaliśmy takie petycje i właśnie wręczamy to wójtowi, żeby zobaczył. A powiedzcie mi, ile tu jest podpisów? 850. Ile? 850. 850. Tak, w gminie żyje 5250 mieszkańców, no to bardzo dobry procent. A to jest list dla pana Wójta od klasy drugiej A i B. Aha, coś miłego napisał. Tak. To bardzo mi miło. No to zapraszam do wnętrza. Panie Wójcie, jak będzie z tym kinem? W stanie? No temat jest bardzo interesujący. Kino w Żegocinie, czy powrót kina w Żegocinie, to jest dobry pomysł i myślę, że będę wszystko robił w takim kierunku, żeby wesprzeć waszą bardzo ważną inicjatywę. No to co, to brawa dla pana Wójta. A powstanie jeszcze jednego miejsca dla poszerzenia wiedzy i kultury, czy do poznania świata przez to okienko, to jest rzeczą bardzo, bardzo cenną i ważną. Także jestem za. Kino jest potrzebne każdemu i w każdym czasie. Tak, bardzo chętnie. A, oczywiście. Bardzo chętnie. Ale to ludzie są, jak są ludzie tacy, przyjdą ktoś, kto myśli, jak to mówią, naprzód tam na jakiś czas, to i myśli o takim kontakcie z ludźmi, to no dobrze by to było, żeby to kino gdzieś tutaj powstało. Ja no chodziłbym. No jakie marzenia. Nasze marzenia to już nie są takie wygórowane. Ale żeby młodzież miała gdzieś po prostu. No na pewno będę chodzić. Czasem. No to kiedy się wyprowadzę, będę przyjeżdżać tutaj do kina w Żegocinie. Na pewno atmosfera w takim małym kinie będzie fajna i warto przyjść. Ja również bardzo serdecznie popieram ten projekt, bardzo mi się podoba ten pomysł. Chciałbym wszystkich zachęcić do wyjścia z domu, bo kino nie jest tylko miejscem projekcji filmu, ale jest także miejscem spotkania. No to po prostu będzie się mówiło, że Żegocina dobrym kinem stoi i tego serdecznie wam życzę, żeby to się udało. Było takie powiedzenie za moich czasów, że jedni chodzili na film, a drudzy chodzili do kina. Więc ja zapraszam i na film, i do kina. Trzymamy kciuki za was. Niech się wszystko uda, niech się wspaniale układa i niech trwa jak najdłużej. Jesteśmy pełne uznania dla właśnie takiej młodzieży jak wy, że się wam chce, że podjęliście takie zadania.
No to jak jako my tu razem popieramy takie wszystko, żeby powstało to kino, żeby młodzież miała gdzie iść, my przy okazji też będziemy chodzić. Strona na Facebooku powstała po to, żeby większa liczba osób mogła nas zobaczyć, zobaczyć co robimy i coraz więcej osób polubiło naszą stronę. Dostaliśmy również filmiki gwiazd, które są dobrze oglądalne. Jeżeli bywać w kinie, to tylko w Żegocinie. Tadeusz Drozda. Uwielbiam kino jako środek wyrazu. I takiego środka wyrazu w Żegocinie brakuje, dlatego popieram projekt, jestem za, a na premierę proszę mnie zaprosić. Pozdrawiam. Popieram kino w Żegocinie. Trzymam kciuki za powstanie kina w Żegocinie. Piotr Ligienza. Kino w Żegocinie. Popieram. Katarzyna Maciąg. Popieram kino w Żegocinie. Izabela Trojanowska. Tak dla kina w Żegocinie. Popieram akcję Be Brave. Wanda Nowicka. Recenzję o kinie chcę pisać w kinie w Żegocinie. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Popieram kino w Żegocinie. Lesław Żurek, pozdrawiam. Cześć, nazywam się Rafał Betlejewski i bardzo gorąco popieram ideę kina w Żegocinie. Chciałbym tam się kiedyś wybrać i obejrzeć film Johna Carpentera pod tytułem Ucieczka z Nowego Jorku. Pozdrawiam. Na tych warsztatach wymyśliliśmy Aleję Gwiazd. No, żeby odcisnąć czyjąś rękę, żeby była tradycja, że jak na przykład ktoś przyjedzie sławny, żeby też odcisnął swoją dłoń. Cześć, jestem Justyna, założyłam stronę na Facebooku. Cześć, jestem Bartek, będę prowadził wywiad z wójtem. Cześć, jestem Natalia i będę robiła logo. Cześć, jestem Paweł, pisałem list do wójta. Cześć, jestem Karol, zbierałem podpisy. Cześć, jestem Iza, robiłam logo. Cześć, jestem Piotrek, zbierałem podpisy. Cześć, jestem Hubert, zbierałem podpisy. Cześć, jestem Adrian, zbierałem petycję. Hej, jestem Renata, pisałam list do wójta. Cześć, jestem Aśka, zbierałam podpisy. Cześć, jestem Sara, zbierałam podpisy. Cześć, jestem Gabrysia, robiłam transparent. Hej, jestem Karolina, robiłam wywiad z malarkami. Cześć, jestem Julka, zbierałam podpisy. Mam na imię Ola, jestem odpowiedzialna za odcisk dłoni. Cześć, jestem Agnieszka, robiłam wywiad z wójtem.
Hej, jestem Martyna, robiłam wywiad z wójtem. Cześć, jestem Patrycja, zbierałam podpisy. Cześć, jestem Ola, robiłam logo. Cześć, jestem Ola, jestem odpowiedzialna za wywiad z dyrektorem Domu Kultury. Hej, jestem Jola, jestem odpowiedzialna za wywiad z malarkami. Cześć, jestem Monika, jestem odpowiedzialna za wywiad z wójtem. Cześć, jestem Agata, zbierałam podpisy. Cześć, jestem Anka, robiłam list do wójta. Cześć, jestem Kamila, robiłam list do wójta. Cześć, jestem Rafał, zbierałam podpisy. Cześć, jestem Kinga, zbierałam petycję. Każda jedna placówka kultury, a w tym kino, który jest nośnikiem wielu mądrych rzeczy, I mądre korzystanie z tych filmów, które by się tutaj pojawiły na terenie Żegociny dla tych najmniejszych, dla Was, młodzi przyjaciele, dla starszych osób również, na przestrzeni długich jesiennych wieczorów i zimy, no to na pewno przyczyni się dla poznania piękna naszego globu, naszej pięknej Polski, pięknego województwa i przyczyni się również do poznania wielu mądrych i znakomitych aktorów, którzy, i reżyserów, którzy na pewno robią piękne i znakomite kina. Mówię o dobrych kinach oczywiście. Ja powiem tak, że jeszcze raz chętnie bym oglądał to, co oglądałem w latach mojej młodości. Wróciłbym się do czasów Winnetou, wróciłbym się do Krzyżaków, do Faraona. Westerny też bym sobie chętnie oglądał. Bardzo lubię filmy historyczne. Lubię filmy związane z muzyką. Ale film przygodowy, sensacyjny, komedia dobra. Jakiś film, który by mi coś dał. Filmy podróżnicze. Ja lubię świat, popatrzeć na świecie. Filmy? No, ja to lubię takie przygodowe. Filmy jakieś takie rozrywkowe. No, wojenne też lubię. Wyścigowe, samochodowe. To też, oczywiście. Na pewno na klasykę, na pewno na dobre komedie. Na pewno nie chodziłbym na te wszystkie sztuki walki, bo ja tego nie lubię. Science fiction i różnych tego typu gatunków. Wszystkie, żeby były przygodowe, dowcipne i śmieszne i będziemy razem chodziły. Z koleżankami, rodziną. Będę chodzić do kina z koleżankami, z bratem. Będę, jak już będę starsza, to do kina będę chodziła z lukami, z dziadkiem. No, można pójść na jakiś śmieszny film, żeby się pośmiać, lepiej poznać. Może akurat... Tak się trafi, że obydwoje będziemy lubić akurat komedię i tak pogadać na tym. To przychodzili młodzi ludzie, młode pary, takie były typowo dla takich młodych, no, dla zakochanych, jak to mówią. Czy były tam pocałunki, to ja wam nie powiem, no, ale na pewno jakieś takie wrażenia, no na pewno by się szło z narzeczoną, czy szło się z kolegami, to na pewno była to jakaś taka radość i to, co mówicie, spotkanie, no spotkaliśmy się, bo nie było też naprawdę wtedy również i gdzie, prawda? Więc jak to było kino, to było przeżycie zapewne. To jest sprzyja film, dobry film, może jakiś romantyczny, tak. Bardzo sprzyja uczuciom, pobudza przecież człowieka emocjonalnie. Dużo ludzi się właśnie tam spotykali, jedno z drugim kogoś poznał. O, już się tam mieli ku sobie, jak to mówią, no i fajnie. I wtedy się tak, ta znajomość się tak przybliża. No nie, tak troszkę się ludzie wstydzili. A już w kinie, poszedł do kina, chłopak się kurde odstrzygnął elegancko, dziewczyna też. O, już patrzymy na jakieś 2-4 filmy i już razem siedzą. O, to już jest coś, jest kodek. Moi dziadkowie chodzili do kina, tam też się poznali. Dziadek zaprosił babcię na pierwszą randkę i tam właśnie oglądali film, podczas którego się pocałowali pierwszy raz. Proponował mi, czy idziemy na kawę, czy wolę spędzić film. Więc ja stwierdziłam, że nie, że wolę pójść do kina i oglądnąć wspólnie z wtedy był moim chłopakiem, film.
pójście do kina to było kiedyś, nie wiem jak za waszych czasów, ale to było takie no, wyjście jakby na randkę. No ja myślę, że ja nie będę go chłopaka musiała zaprosić, tylko on mnie zaprosi. I no pójdziemy do kina, no i na jakiś film. No i co? Będziemy się może całować. No to na randce w kinie Grzegocinie poszedłbym z chłopakiem na jakiś film miłosny, żeby było romantycznie, żebyśmy się zaczęli przytulać. Nawet może, żeby mnie pocałował. No ja myślę, że powiem mu, że chcę iść na horror. Będę udawać, że się boję i on mnie przytuli. Wątpię, że będę chodził na randki. No. A jeśli tak, no to na horrory. Znaliśmy się jakiś czas i potem... 5-6 lat. No, no nie przesadzaj. I potem no niestety doszło, niestety dobrze doszło. I no i wzięliśmy ślub. I jesteśmy do tej pory po ślubie. No już jest to paręnaście lat. Dobrze wspólnie spędzonych, jesteśmy zadowoleni. Oby tak dalej. No więc naszym kinem będziemy się później opiekowały nasze dzieci, wnuki, prawnuki i mamy nadzieję, że to kino nie będzie na miesiąc, tylko już przez cały czas.